zawsze jak zaczynamy sezon, to mam obawy. Jakby nie było, bo to jest jedna z najlepszych lig na świecie. Bardzo mocna liga, bardzo dobrzy zawodnicy i nawet jeżeli wiem, że mamy gdzieś tam w miarę dobrych zawodników, czy fajny, stabilny budżet, to jest tylko sport. Każdy z klubów plus ligi może wygrać z każdym. Każdy chce wygrać. Może być tak, że zajmiemy 6. miejsce, może być tak, że zajmiemy przedostatnie miejsce. To jest naprawdę bardzo duża niespodzianka, co na koniec sezonu nam wyjdzie. Natomiast jak już wchodzimy w detale, liczymy z prezesem, z trenerem, z ludźmi ze środowiska, którzy znają się na siatkówce, no to liczyliśmy na te miejsca 8-12, tak powiem szczerze. No i mamy 9, gdzie tak naprawdę bardzo mało brakowało do tego 8 miejsca, więc ja uważam osobiście, że jest to świetny wynik jak na 16 zespołów. Wiadomo, dookoła klubu są ludzie bardzo ambitni, sponsorzy, właściciele firm, dyrektorzy, prezesi, byli sportowcy, każdy z nas jest ambitny i każdy chciałby wygrywać. Natomiast ja jestem bardzo mocnym realistą i ja uważam, że te 9 miejsce w tak silnej lidze to jest bardzo dobry wynik. Oprócz tego, że wynik jest fajny, no to co się dzieje dookoła, medialność, organizacja klubu, ludzie, atmosfera, to jest coś takiego, gdzie ja oddając ten klub w dobre ręce, bo wierzyłem Wojtka od początku, wiedziałem, że będzie dobrze, ale nie wiedziałem, że będzie znakomicie, a jest znakomicie, uważam. Oczywiście, że czujemy satysfakcję z tego wyniku, ponieważ no, byliśmy na bieżąco z tym, wiemy jakie były problemy, jakie były wzloty i upadki w czasie sezonu. No oczywiście marzenia były, mieści się w 8, ale realny plan 9 miejsce jest satysfakcjonujący, no i przyczynił się do promowania i Ślepska, i Malowa, i Suwałk. Także myślę, że cele zostały osiągnięte. A mamy wyzwania na następny sezon, żeby być w tej 8. Rozmawiałem z właścicielem Henrykiem Owsiejewem nieraz, no jako zarząd i rada nadzorcza, no to rodzina. I wszyscy no wyrażamy gotowość, że dalej będziemy razem grać. Partnerom dziękuję za współudział w naszym wspólnym przedsięwzięciu, no bo razem możemy więcej. Kibicom życzę wielu wielkich emocji w czasie rozgrywek kolejnych, a biznesmenom dobrych wyników finansowych, żeby mogli wspierać, żeby te wyższe cele można było osiągnąć, a zawodnikom zdrowia i spełnienia swoich sportowych marzeń. Sympatyczne dzisiaj wydarzenie przeżywamy wspólnie z działaczami, sponsorami, wspólnikami, ale przede wszystkim z zawodnikami, całą ekipą Ślepsk Malow Suwałki, również z klubem Kibica. Jest to podziękowanie, jest to takie zwieńczenie tego minionego sezonu, który był sezonem dobrym. Z pewnymi obawami rozpoczynaliśmy grę, bo oczywiście zmieniło się dużo zawodników w składzie naszej drużyny, ale zakończyliśmy walcząc o play-offy i ta radość z siatkówki w Suwałkach widoczna jest w każdym meczu tutaj w arenie Suwałki. Siatkówka, wspaniały sport, promujący nasze miasto, bezpośrednie transmisje telewizyjne i cała ta atmosfera, ta serdeczność, którą tutaj czujemy w tej hali, te emocje, to są niezapomniane chwile i przeżycia, bo sport daje nam poczucie tego, że my możemy nawet zasiadając na widowni być z zawodnikami, przeżywać różne momenty, no i to wspaniałe chwile, które są za nami. Oczywiście klub Ślepsk Malow Suwałki to cały zespół pracowników na czele z prezesem, to oczywiście trener, zawodnicy, ale również środowisko wspierające ten klub. Mam na myśli tutaj udziałowców, wspólników, tych tytularnych sponsorów, czyli firmę Ślepsk, firmę Malow i miasto do tego. No i oczywiście ta
duża grupa sponsorów, którzy są dzisiaj tutaj z nami i cieszę się niezmiernie, że ta drużyna ślepska, szeroko rozumiana, bo razem możemy przecież więcej, przynosi takie wspaniałe efekty. I tylko po prostu gratulować należy i dziękować za ten miniony sezon i życzyć, że po pierwsze tym odchodzącym zawodnikom z tego składu, bo niektórzy grali długo tutaj z nami, żeby im się jak najlepiej w życiu tym sportowym wiodło, żeby oni mogli również realizować swoje cele sportowe. A oczywiście ci, którzy zostają, ten filar, dojdą nowi zawodnicy, żeby stworzyli też fajną drużynę, a my zawsze będziemy z nimi na dobre i złe, bo tak trzeba. Jeśli chodzi o to, tak jak podczas przemówienia, ja czuję się dumny. Czuję się dumny z osiągniętego wyniku, czyli cel został zrealizowany, te 9. miejsce, to co sobie założyliśmy, to osiągnęliśmy. Czuję się dumny z tego, że kibice wrócili do Areny Suwałki. Przypomnę, dwa ostatnie sezony były dla nas bardzo trudne w wyniku pandemii i innych działań, czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. A teraz ten sezon był takim naprawdę fajnym, kompletnym sezonem. Wierzę, że te ostatnie 3 zwycięstwa będą dobrym początkiem kolejnego sezonu. Zaczniemy z wyższego levelu. Czuję się dumny, bo kawał dobrej roboty zrobiliśmy też jako administracja z partnerami, sponsorami. Tutaj wszystko naprawdę fajnie przebiegało. 80 przeszło firm, które nas wspiera. To jest dowód tego wszystkiego, tych moich słów, które tutaj mówię. Także generalnie cały sezon naprawdę oceniam na taką 5, może z małym minusem, bo te marzenie, te play-offy były bardzo blisko. Dobrą pracą sztab szkoleniowy, zespół zapracowali na tą szansę i ona długo się tliła tak naprawdę do 29 kolejki i wtedy dopiero straciliśmy możliwość występu w play-offach, tą matematyczną. Także naprawdę bardzo dobry sezon, ja się czuję dumny, czuję się spełniony po tym sezonie. A jeśli chodzi o przekaz, cóż mogę powiedzieć? Wszystkim odpoczywajcie, zatęsknijcie za siatkówką, no i na początku października wracamy, Memoriał Gajewskiego, a około 20-21 października zaczynamy ligę. Mam nadzieję, że z wysokiego C zespół już mamy skompletowany, o czym będziemy informować Państwa przez nasze social media oraz media tutaj lokalne naszego miasta, województwa podlaskiego. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że z dobrą energią spotkamy się w nowym sezonie i z tym nowym sezonem wystartujemy może po jakieś kolejne marzenia. Ten zespół, ta drużyna, klub, ta nazwa jest dobrym ambasadorem Suwałk i naszego regionu, nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie. Transmisje telewizyjne w mediach centralnych, ale także to, że się w świecie sportowym o tym mówi. A świat sportowy przecież styka się ze światem pozostałym, to znaczy z różnymi dziedzinami, ze światem gospodarki, światem kultury, światem społecznym, ze światem polityki. O tym się rozmawia, to się po prostu roznosi, promieniuje i sława zespołu, sprawa MKS Ślepsk-Malow. To jest także sława Suwałki, Suwalszczyzny, sława regionu. Tych sponsorów tytularnych to w pierwszej kolejności oczywiście, ale wszystkich, którzy za tym stoją, no i samych zawodników. Ja się bardzo cieszę, będąc posłem już 20 rok w polskim Sejmie, że z mojego miasta właśnie płynie taka dobra energia i sława tego właśnie zespołu siatkarskiego, który po prostu, ja jeszcze raz to powtórzę, jest świetnym ambasadorem Suwałk na zewnątrz. Jestem dumny, kiedy słyszę właśnie, że Ślepsk-Malow wygrywa, albo dobrze gra, osiąga sukcesy. Naprawdę to jest taka wspólnotowa duma społeczności lokalnej i wszystkich, którzy są związani z taką dobrą ideą sportu. Może siatkówka nie angażuje tak wielkich emocji, tak totalnych emocji, można powiedzieć, jak piłka nożna, ale też ma swoich zwolenników. To jest świetny sport, a kibice w ramach właśnie tej kultury towarzyszenia tym zawodom właśnie sportowym, tym wszystkim zmaganiom, tym meczom, przychodzą z rodzinami na mecze. To jest taka bardzo kulturalna dziedzina, można powiedzieć, od strony, spoglądając na nią od strony kibiców, także ważna też społecznie. Jeszcze raz gratuluję wszystkiego, co zespół, co
drużyna osiągnęła wraz z całym właśnie tym zapleczem eksperckim, trenerskim, biznesowo-sponsorskim. No i naprawdę to jest duże osiągnięcie, które rokuje na pewno dobrze na przyszłość. Tutaj padały takie pewne życzenia, które wynikają z takich wielkich marzeń. Ale właśnie warto marzyć, bo kiedy się marzy, to się osiąga w przyszłości wysokie cele. Gdybyśmy zadowolili się tym, co mamy, to byśmy stanęli w miejscu, byłaby stagnacja. Także się bardzo cieszę, że właśnie tutaj jest są te ambicje, jest dobra energia, powtórzę to jeszcze raz, i są warunki, bo to, że mamy Suwałki Arenę, przypomnę, zbudowaną dość szybko i sprawnie, dużym wysiłkiem, wspólnym wysiłkiem samorządu i budżetu państwa. Mówię o tym, bo towarzyszyłem tej budowie i wspierałem ją. I właśnie to, że są te warunki tutaj i są ludzie, którzy mają wielką pasję, to właśnie daje te możliwości, te szanse, które dzisiaj zostały podsumowane, jeżeli chodzi o ostatni sezon, a następny sezon, mam nadzieję, będzie również bardzo ambitny, czego z głębokiego serca i bardzo szczerze życzę. Myślę, że za rok spotkamy się, żeby znowu podsumować kolejny sezon i że będziemy mieli powody do zadowolenia, do tego, żeby się tymi osiągnięciami cieszyć. Dziękuję w imieniu firmy Mitel za zaproszenie, za bycie dzisiaj gościem honorowym na tak zacnej imprezie w tutejszej hali w Suwałkach. Piękny Ełk wita dzisiaj w cudownych Suwałkach. To chciałam przekazać tak naprawdę zawodnikom i wszystkim tutaj zebranym za to, że ta impreza jest w tak przeogromnym i tak z wielkim przepychem zorganizowana. Jestem pierwszy raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni. I cóż, dziękuję wszystkim, przede wszystkim tutaj też zgromadzonym za zaproszenie i do zobaczenia za rok. MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej.